tylko na wolny, gdy przyjdzie. I mocno! Szeklarzek! Hej, jak się zabawimy! Hej, jak się zabawimy! Hej, jak się zabawimy, gdy przyjdzie raniutko! Zajebać! Dziewczyn do koimu też nie dajmy, dziewczyn do koimu też nie dajmy, dziewczyn do koimu też nie dajmy, gdy przyjdzie. Wszyscy szeklarze! Hej, jak się zabawimy! Hej, jak się zabawimy! Hej, jak się zabawimy, gdy przyjdzie radio. Ja sobie pozwolę odczytać to, cośmy znaleźli w archiwum. Dlatego po pierwsze, że mam mikrofon w ręku, a po drugie, że reprezentuję czwartą władzę Kultuską Gazetę Powiatową. Gdy wykąpano go w panience, od razu krzyknął: więcej nie chcę moczyć się w wodzie, co nie płynie. A nawet starsza ciotka jakaś słyszała, kiedy mówił do chłopaka sąsiadów chyba, też klejniaka: tak jak fenik, jak panienka, do mych ambicji nie pasuje. Ja wody przecie się nie lękam, ja wodę od małego czuję. Czekają na mnie rzeki, morza, a jeziorami też nie wzgardzę. Poszły więc wieści po rodzinie, że oto wodniak się narodził. I Wojtuś tak po domu chodził, pomstował, zrzędził i marudził, w perkusję nawet walił godzinami, by mocniej wstrząsnąć rodzicami, żeby nad rzekę go puścili i wejść do wody pozwolili. I ogłuszeni rodziciele, kiedy bębnienia dosyć mieli, machnęli ręką: to za wiele na nasze nerwy. I pojanie, świętym gdzieś w niedzielę wołając: niech się wreszcie stanie, poszli z Wojtusiem na kaczaki. A on żwawiutki jak iskierka, zwinny jakoby piskosz jaki, poprzez zarośla gęste krzaki skoczył do narwi, zanurkował i patent żeglarski zna wydobył. A kiedy z zielska się otrząsnął, głosem żeglarza prawie wrzasnął: żaden Jan Skolna, żaden wiking nie jest odkrywcą Ameryki. Jam jest, niech słyszy Puszcza Biała. Ja, Wojciech od Półtuska. Tego, co potem się zdarzyło, opisać nikt już nie potrafi. Bo Wojtuś, pracuś nasz, aż miło, więc jako harcerz druhom w szkole łódkę zbudował, żagle uszył i na niegocin z nimi ruszył. Gdy trzeba, wyratował z wody albo roztopił wiosną lody. Żeglarkom wciąż pagaje nosił, poprawiał kapok, pot ocierał i węzły wiązał, gdy zmęczone wzdychały: Wojtuś, ciągle one. Wiceszef Wopru w Ciechanowie, ratownik z wieńcem laurowym, człowiek spływowy, regatowy, organizator i społecznik i mianowany nauczyciel naszego klubu, też stworzyciel. Chylmy więc głowy przed Wojciechem i wszem rozgłośmy jego chwałę. Niech się odbije wielkim echem gdzieś od podłogi po powałę, że Wojciech wielki jest i kwita, i marzyć 100 lat albo dłużej, dopóki w Narwi będzie woda, bo bez Wojciecha życia szkoda. Teraz druga część zdjęć, proszę. Aleluśka! Kapie nam dziś, dziś fajnie!
pytanie takie na stres. Jak ma na imię szanowna małżonka? O! Trzymaj się, Wojtuś! Może się nie pomylę. Pierwsza kobieta na świecie, Ewa. Brawo! Brawo! Czym różniły się flamingi od atomów? Najpierw były flamingi, potem atomy. Ale widzicie? Wszystko wie. Dobrze, kto wpadł na pomysł udziału rodziny Błaszczyków w Familiadzie? No moja Ewa! Kiedy otrzymałeś honorową odznakę WOPR-u? Wojtuś. Którą? O! To nas zagiął. Ostatnie zniszcie świata sukience. Ten piękny ptak, który miał pięknie pierwszy dech. Chwyciłem mocno jej obie ręce. Oczarowany, zasłuchany w słodki śmiech. I cała w żagrach jak białej sukience. Ten piękny ptak, który zawiera pierwszy dech. Chwyciłem mocno jej obie ręce. Niech więc dalej będzie sobą, pozytywną tak osobą. Niechaj spełnia swe marzenia. To na tyle, Wojtuś. Powodzenia. Pana jubileusz zbiegł się w czasie z rocznicą 10-lecia Piłsudskiego Klubu Wodniaków, którym kieruje Pan od początku jego istnienia.
dziękuję inicjatorom utworzenia klubu za pomysł i wysiłek w jego działalność, ale także za pasję i miłość do tarów. Bez Państwa ten klub, jakże potrzebny w naszym mieście, nie funkcjonowałby tak dobrze. Jestem dumny z tych pierwszych 10 lat działalności klubu i mam nadzieję, że już zawsze będzie jednym z najbardziej aktywnych klubów. Prosimy następnych, prosimy, tak? Jeszcze chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że tutaj na tym stoliczku, takim pod lustrem, będzie później wyłożona taka księga, do której każdy będzie mógł wpisywać swoje wyrazy uznania, hołdy, prawda? Może tam na przykład zaproponować pobyt gdzieś za granicą Wojtkowi na własne i tak dalej, no to już będą uznani. Dalszej społecznej pracy ci życzymy jak najdłużej, żebyś mógł wszystkim służyć społeczeństwu, a tu mam lekarstwo dla ciebie. Poznany za przyjaźnili i w związku z tym, drogi Wojtku, wszystkiego dobrego ode mnie i od Leśnika. Tu jest przedsmak tego, żebyś zdążył przyjąć. Natomiast prezent jest również od prezesa zarządu głównego, dlatego chcieliśmy, żeby go wręczyć. To też, żebyś był ładnie ubrany. Szanowni Państwo, prezes Błaszczyk został oznaczony najwyższym po prostu oznaczeniem, krzyżem, ordenem po prostu. Wręczymy mu na zjeździe po prostu wśród braci ratowniczej po prostu. Gratuluję. Brawo, brawo. Bo wiedzę się, zdrówka szczęścia po prostu na miejscu, że trzymał tak jeszcze 100 lat życia. To może to można przeczytać? Wszelkie pomyślność. Muszę Wam powiedzieć, że łatwiej było te 70 lat przeżyć niż teraz, ze wzruszenia, że tak powiem. Słuchajcie, dziękuję całemu komitetowi organizacyjnemu tej imprezy. Ale tak naprawdę chciałem troszeczkę powiedzieć, bo chciałem, jak te 70 lat minęło i ten rejs trwa od młodych lat, chciałem troszeczkę spojrzeć tak z perspektywy. To moje życie szkolne zaczęło się w dwóch kierunkach. To było granie na perkusji i woda. Na perkusji grałem tak ponad 15 lat. Są tu koledzy, z którymi grałem w pierwszym szkolnym zespole i tutaj kolega, który teraz prowadzi tę stronę muzyczną. Równolegle zacząłem pływać w drużynie żeglarskiej, pierwszej pułtuskiej harcerskiej drużynie żeglarskiej, która jeszcze się nazywała Krzysztofa Andrzejewskiego, a później zdobywałem w tym samym czasie uprawnienia ratownicze i łączyło to się z harcerstwem, dlatego że przeważnie byłem ratownikiem na obozach. A później tak się ułożyło, że trafiłem do szkoły, chociaż nie uczyłem się nauczyciela, ale trafiłem jako nauczyciel zawodu do szkoły. I tam w 1977 roku od razu podszedł do mnie Ruszkowski, jak tak chodziłem, podglądałem łódki i powiedział, chcesz prowadzić drużynę? Nie zastanawiałem się, od razu powiedziałem, że tak. I tak zacząłem w 1977, pierwsza pułtuska harcerska drużyna żeglarska, potem jak Ruszkowski umarł, nazwaliśmy to drużynę imienia Jana Ruszkowskiego. I bardzo szybko, bo w 1978 roku powstał rytmanat drużyn wodnych, czyli przy komendzie chówca ZHP, a w 1985 roku już jako województwo ciechanowskie zostałem pilotem chorągwi i tak ciągnąłem te wszystkie sprawy związane z obozami żeglarskimi. I tak naprawdę wszyscy tu, co jesteście, to jedliśmy z tego jednego kotła na tych obozach, czy to wędrownych, czy żeglarskich. Wszyscy się wyszkoliliście tutaj jakby trochę
pomocy mojej organizacji, bo szkolić też szkoliłem, ale ja byłem członkiem zarządu WOPR-u województwa ciechanowskiego. Potem miałem 5 lat jako wiceprezes w tym zarządzie. I tak naprawdę to wszystko trwało, dopóki się nie zrobił ten przewrót u nas w kraju. Czyli tak jeszcze wspomnę, bo to takie wspomnienia troszeczkę. Stan wojenny przeżyliśmy z niektórymi tutaj, akurat mieliśmy tutaj w lokalnym ośrodku wodnym szkolenie. Piątek, sobota, niedziela. W niedzielę mędrują mnie wszyscy, że radio nie działa. Radio nie działa, młodzież chciała posłuchać radia. No jak zaczęło działać, to już powiedzieli nam, że nie wolno nam wyjeżdżać nigdzie i podjęliśmy tę decyzję. Jedziemy, autokar jest, jedziemy, jeździliśmy wtedy w niedzielę na basen do Warszawy. Pojechaliśmy tam, odbyliśmy zajęcia na basenie, wtedy jeździliśmy na basen, na VAT, tak, Wojskowa Akademia Techniczna. I później rozwiozłem część młodzieży, bo była z Ciechanowa, z Nasielska, z Buławy do na dworzec. Wszyscy jakoś trafili, nikt nas nie zatrzymał, chociaż wiedzieliśmy, że stali na rogatkach. Potem się to wszystko znaleźliło i tak naprawdę powstał Wójtuski Klub Wodniaków przy Stowarzyszeniu Skaut w Ciechanowie. I znów się zaczęły obozy, potem troszeczkę zaczęły prowadzić pod takim, tutaj był też znaczek, pod takim własnym logo. I cały czas żeglowałem, prowadziłem obozy i byłem członkiem WOPR-u, no jeszcze wtedy ciechanowskiego. I przychodzi rok 2006, gdzie postanowiliśmy właśnie z Tokadro, czyli tutaj z wami, między innymi tymi organizatorami tej dzisiejszej imprezy, powołać Wójtuski Klub Wodniaków, który powołaliśmy w 2006 roku i na pierwszym tym zjeździe powiedzieliśmy, że WOP musi być Wójtuski i będzie w 2007 roku zarejestrowany w KRS-ie został również WOP. I dzisiaj obchodzimy, oprócz tego mojego jakiegoś jubileuszu, obchodzimy również dziesięciolecie Wójtuskiego Klubu Wodniaków. Ale muszę wam powiedzieć, że ten klub i WOP również opiera się na tych korzeniach z tych lat 70., 80. Nie widzę. I tak naprawdę to wszyscy ci ludzie, którzy w tej chwili tu są, to stworzyli. Ja oczywiście musiałem trochę poświęcić swojego czasu i poświęcić czasu rodziny i to rodzinę też zaniedbywałem, że tak powiem. I w związku z tym na koniec chciałbym podziękować mojej żonie. Pierwszy raz, kiedy mąż się przyznał, że rzeczywiście zaniedbywał rodzinę. Ale udało mu się. Także wszystko idzie w niepamięć. Dziękuję bardzo i życzę miłej zabawy. Najbardziej rozsławna, ustanego ręce padła, jestem śmieszny, piękny.
od chłopców zarwał nosa. I ten pierwszy, co był chudy, i ten drugi, co był chudy, i ten trzeci, co na strzelby wódkę grał. I ten czwarty, ten obdarty, co miał górę nos zadarty, i co z czarnym osmą duszę pościgał. I ten piąty, ten najmłodszy, co w miłości był najsłodszy, co miał oczy jak diamenty, czarny bal. I jak dziewczynie spojrzał oczy, to od razu z